Hej, na wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blef, to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Blefa 12. Blef, dlaczego Spinktra we FNAF 6 jest inny? Pozdrawiam widzów i ciebie. Ja też cię pozdrawiam i nie wliczając w Ultimate Custom Nighta oraz FNAF Worlda, to żaden animatronik, żadny FNAFie nie wygląda nigdy tak samo. Idealne na to przykłady jest na przykład Spinktrap i we FNAF 3 wygląda inaczej i we FNAF Simulator wygląda inaczej. Tak samo od animatroniki z FNAF 2 nie wyglądają tak samo jak animatroniki z FNAF 1. Dążę do tego, że żaden animatronik kolejnymi częściami FNAF nie wyglądał nigdy tak samo. A w Ultimate Custom Night to po prostu zbiorowisko animatroników, które występowały w każdej z części FNAF-a. Kolejne pytanie od Lewandowskiego. Czy pudełko FNAF 4 zostanie otworzone? Pozdrawiam. Ja też się pozdrawiam i według niektórych teorii zawartość pudełka FNAF 4 zmieniła się już kilka razy i to jest tylko teoria i prawdopodobnie nigdy pudełko FNAF 4 nie zostanie otworzone i pozostanie to jedną wielką tajemnicą, co rzeczywiście w środku mogło się znajdować. Chyba, że Scott ujawni nam w końcu, co jest w skrzynce, ale tego nigdy do końca nie możemy być pewni. Kolejne pytanie od Szymona. Dlaczego we FNAF 4 animatroniki nie umieją otwierać drzwi? Przecież są gigantyczne. Gdyby umiały, to nawet byśmy nie mogli przeżyć ani jednej nocy, nawet w pierwszej we FNAF 4. Po prostu taka jest mechanika gry, żeby gra była możliwa do przejścia i po prostu animatroniki mają taką mechanikę. Kolejne pytanie od Małgosi. Skoro Foxy miał hak i Mangle miała hak, to dlaczego Fanny Foxy nie miała haka? A dlatego, bo Foxy i Mangle reprezentowali piratów, a Fanny Foxy reprezentowała prawdopodobnie klauna, a klaun, z tego co wszyscy wiemy, nie posiadają w swoich atrybutach coś takiego jak hak. Kolejne pytanie od Wiktorii. Blef Fox, czy Fanny Foxy to kto? On czy ona? Reszta mówi, że to on, ponieważ ma męski głos i ma opis jako on. Pozdrawiam. Ja też ci pozdrawiam. Opis jest tylko dlatego taki, bo Scott opisuje go jako robota i moim zdaniem jest to kobieta i argumentem na to jest to, że pokazuje się w trzeciej nocy Ladyside w Ultimate Custom Nightcie oraz pojawia się w Nocy Kobiet we FNAF Sister Location w kasowych nocach. Więc moim zdaniem jest to kobieta i nic nie wskazuje na to, że zmienił zdanie na ten temat. I teraz czas na pytanie, które pojawia się pod każdym odcinkiem z teorii pytań typu Blefos, dlaczego w Ultimate Custom Night nie ma Fanny Freddy'ego? A ja mam dla was inne pytanie, które jest bardzo do tego podobne. Dlaczego księżyc świeci nocą? I na te dwa pytania mam taką samą odpowiedź. Bo tak, okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się w następnych materiałach, więc trzymajcie się. Cześć!